Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to moi drodzy kolejny, drugi już odcinek z gry Horizon Forbidden West, druga część serii Horizon. Ja jestem na streamie, jest ze mną około 20 osób i kontynuujemy przygodę, moi drodzy. Wchodzimy do starożytnych ruin. Jeszcze tutaj jesteśmy na etapie tutorialu, takiego wprowadzenia do gry, więc pewnie jeszcze wszystkiego będziemy się uczyć. Odległego zenitu. Odległy zenit? Wiem, że handlowali technologią z Nowym Świtem, ale skąd mieliby kopię Gai? Prosimy Na zapoznać się razie. w recepcji. Chyba chcę, żebyśmy się przedstawili. Na razie zostajemy na polskim dubbingu. Tożsamości. Odmowa dostępu. Prosimy zaczekać na asystę personelu. Doktor Sobek. Chyba nie byli w najlepszych stosunkach z Elizabeth. Dobra, czas dostać się do środka. Okej. Faktycznie tutaj Redcoin zwróciła uwagę na to, że jest troszeczkę za cicho, jeżeli chodzi o głosy. Ja jestem tego samego zdania. Dlatego głośność mowy zrobimy sobie na stówkę, natomiast głośność wszystkich innych efektów damy sobie na 70. Myślę, że to będzie ok kompromis. Trwa sprawdzenie tożsamości. Odmowa dostępu. Nie rozpoznano danych. Mnie też chyba nie lubią. Okej. Idziemy dalej. Powinno dać się otworzyć siłą. Sprzęt Ale do ciemno. spinaczki. Ktoś musiał się tu dostać od góry. Ktokolwiek to zostawił, mógł też załatwić tamte maszyny. Gdzie jest teraz? Okej, chyba jeżeli chodzi o kompromis pomiędzy głośnością otoczenia i muzyką, a głosami, Wszystko to myślę, że zasunąć. jest lepiej. Troszeczkę lepiej ich słychać. Cały obóz zmieciony. Musieli zjawić się tu w poszukiwaniu łupów. Kwas. To tłumaczy zapach. Wygląda też, że coś dużego spadło z góry. Przewaliło się przez obóz, a potem przez ścianę. Cokolwiek tędy przeszło, zostawiło to za sobą. Jeśli uda mi się poruszyć część gruzu, powinnam się przecisnąć. Może w obozie będzie coś przydatnego? Aloy, chodź tu. Chyba coś znalazłem. O, tu chłop w ogóle jakiś leży. To chyba jakiś oseramski prototyp albo coś. Ten hak może zaczepiać o różne rzeczy. A to go wciąga. Wygląda na popsuty, ale może da się naprawić. Zaczepić o ten gruz. I pociągnąć. To zadziała. Mogę przeszukać obóz fokusem, znaleźć sprzęt do naprawy. Mój fokus wykrał trochę ciekawych rzeczy. No dobra, spróbujmy naprawić ten hak, o którym mówią. Sprzężyłem się przez jego pancerz. Kable maszyny, silniejsze od lin. Mamy kable. Co jeszcze? Tu coś jeszcze jest. Część maszyny może pomóc naprawić zębatki. Dobrze, myślę, że mamy wszystko do naprawienia tego narzędzia, a może nawet ulepszenia go. Możesz użyć tego warsztatu. Dobra. Teoretycznie Aloy mówi, że już wszystko, ale ja oczywiście jeszcze sobie tutaj poprzeglądam wszystko w koło. Może będą jeszcze jakieś ciekawe rzeczy. Mamy tutaj coś takiego jak warsztat.
przyciągacz, sprzęt specjalny, ulepszona wersja prototypu kopaczy zdolnego przyczepić się do obiektów i przyciągnąć je. Pozwala też zaczepić kotwiczkę w konkretnych miejscach. Okej, okay, wytwórzmy to. Proszę, przyciągacz. Teraz wypróbujemy go na gruzach. Okej, okay, uzyskano przyciągacz. Przyciągacz to uniwersalne narzędzie pozwalające manipulować obiektami z kraciastym wzorem. Okej. Okay. Z kraciastym wzorem. Zobaczmy, czy ja muszę ten przyciągacz jakoś wybrać w jakimś miejscu? Aby aktywować przyciągacz, przytrzymaj L2 i stuknij trójkąt. A, okej. Okay. Przytrzymaj R2, by wystrzelić z przyciągacza. Czekajcie, ja sobie tutaj zrobię analizę. Trójkąt. Aha. Zobaczcie, że jak celuję gdzieś tym przyciągaczem, miejsce, którego nie da się przyciągnąć, to znacznik wygląda w ten sposób. Natomiast jak najadę na coś, co da się przyciągnąć, to zobaczcie, że znacznik się zmienia. Okej. Okay. Wyszło lepiej niż myślałam. Prawie tym głazem normalnie się znokautowała sama. Okay. No cóż, stąd raczej nie ma prostego wyjścia. Przeskanuję okolice. Trzeba znaleźć jakieś przejście. Okej, okay, tu coś jest? Co to jest? Do czego to służy? O, dzień dobry. Jestem Oswald Dalgard. I mam przyjemność pokazać państwu odległy zenit. Zapomnijcie, co o nas słyszeliście. Prawda jest prosta. Mówimy, sięgaj ku gwiazdom, nawet jeśli musisz w tym celu przebyć 8,6 lat świetlnych. Proszę, zapraszamy do auli, gdzie opowiemy o naszych planach. Ciekawe, co jest w tej auli. Zaraz się przekonamy. Okej, okay, przejdźmy jeszcze tutaj w tryb fokusa. Tu mamy Varla. Co jeszcze tu można przeskanować? Można coś jeszcze przeskanować? Tam coś widzę. Korzystaj z fokusu, by dowiedzieć się więcej o okolicy i rozwiązywać zagadki. Okej, okay, czyli widzę, że tutaj jest sporo takiego właśnie kombinowania z otoczeniem. Przeszukaj otoczenie, tam coś znalazło. Dam radę się tam dostać. Użyj uchwytu. No dobra, czyli co, mam teraz... możesz użyć przyciągacza, by chwycić się wyróżnionych punktów w świecie gry. Podskocz i stutni X. O, udało się. Przyciągacz to dobra rzecz. Szkoda, że mamy tylko jeden. Spokojnie, znajdę drogę dla ciebie. Okej, okay, co to jest? Nie widzę. No faktycznie, bardzo fajna ta opcja z przyciąganiem. Podoba mi się. Pytanie, gdzie się idzie do tej auli, ale to myślę, że za chwilę. Bo tutaj mamy ponownie... Użyj uchwytu, zbliż się do niego, kiedy będziesz w powietrzu i stuknij X. Okej. Okay. Pamiętam, że tutaj Horizon pod tym względem był taki dosyć mocno... asasinowy, Assassin's Creedowy, nie wiem jak to powiedzieć. Ale też było właśnie bardzo dużo takiej wspinaczki, parkouru i tego typu rzeczy, prawda?
Ledwo. Ale dała radę. Dobra, znalazłam drabinkę dla Varla. Gdzie ty masz tą drabinkę? Gdzie ta drabinka jest? O, co to? Drzwi bunkra. Zapasy. Starożytna skrzynia. Na nich użyć przyciągacza. Gdzie ta drabinka cholerna? A tam jest, dobra. Mogę na nich użyć przyciągacza, powiedziała Aloy. O kurde, ale zawaliście. Kurde, można sobie przyciągać te skrzynie. Bardzo fajne. No i już, Varl. Dzięki. Okej. Jak na razie jest naprawdę spoko. Nie mamy tutaj jeszcze elementów, oczywiście sandbox, open world i tak dalej. Na razie jest to tutorial. Ale już zapomniałem, jak takie gry fabularne są mega uspokajające. Można się niesamowicie wyciszyć. Zawsze przekraczaliśmy granice jako odkrywcy, pionierzy i zdobywcy. A teraz odległy Zenit wykonuje kolejny krok w przyszłość. Dlatego jesteśmy dumni ze wskrzeszenia Odysei. Nasze rządy porzuciły ją na orbicie, ale odległy Zenit zmodernizuje ją w niespełna dekadę. Lecz to dopiero początek. Gdy statek będzie gotowy, wyślemy Odyseję wraz z załogą tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden człowiek. Do układu Syriusza. Tam stworzymy pierwszą ludzką kolonię pozaziemską. Odyseja będzie leciała do celu 300 lat, ale gdy spojrzymy w niebo, będziemy wiedzieć, że tam jest. Tak jak mawiał nasz założyciel, zmarły Peter Chimwumbe, prawdziwą formą nieśmiertelności jest... Dane uszkodzone. Wstrzymano. Przedwieczni mogli podróżować po niebie? Wśród gwiazd? No... Tak, tak jakby. Ten statek Odyseja nigdy nie dotarł do celu. Coś poszło nie tak i wybuchł. Gryniek, witam serdecznie. Po to Elizabeth dała im kopię graj? Marcin Lesiński, witam serdecznie. Błąd. Uszkodzone pliki prezentacji. Pliki rekrutacji dostępne. Czy chcesz wznowić? Tak, wznów. Zobaczmy, co jeszcze powiedzą. Wszyscy znamy prognozy. Wahania gospodarki. Nieznane pandemie. Oszalałe SI. Ile zostało czasu do kolejnej katastrofy, która skutecznie zagrozi światowej elicie? Zenit wyznaje jedną zasadę. Racjonalną ucieczkę. Dlatego sięgamy gwiazd. Wiecie, co tutaj budujemy. Infrastrukturę pomocniczą dla Odysei. Nowoczesne centrum danych wspierające gwałtowny postęp technologiczny. Zresztą widzieliście, jak zarządzamy opinią publiczną. Dlatego dołączcie. Zarezerwujcie koje na Odysei. Uwolnijcie swój styl życia od ziemskich trosk. Mieli rację co do końca świata. Tylko nie wiedzieli, jaki to koniec. Więc wszystko, co mówili o następnym kroku ludzkości, to było kłamstwo. Oni chcieli wyłącznie ocalić własną skórę. Wiesz, i tak niewiele z tego wyszło.
Ten cały Oswald wspomniał o centrum danych. Tam. Kopia. Powinna być właśnie tam. Przez to nie przepłyniemy. No to trzeba iść dookoła. Chodźmy. Okej, w związku z tym, co się tutaj dowiedzieliśmy, czyli Aloy na samym początku swojej ścieżki w drugiej części poszukuje... Gai, czyli sztucznej inteligencji, która miałaby zarządzać planetą, jeżeli chodzi o faunę i florę. Ciekawe, jak to jest. To Gaia odpowiada właśnie za życie na planecie. No i niestety Gaia, która jest tutaj obecna na tej planecie, coś niekoniecznie funkcjonuje, bo planeta umiera, zjadana przez tą rdzę. No i z tego, co tutaj zrozumiałem, to właśnie... kopię tej Gai dostali koloniści na tej Odysei, na tym całym statku kosmicznym, więc z tego, co rozumiem, to faktycznie tutaj powinien być ten cały zapis tej Gai i kopia zapasowa jej. Trochę tutaj przesadzili z fizyką wystrzeliwania tych kamieni ze ścian. Wydaje mi się, że tutaj Aloy chyba nie jest aż takim koksem, żeby te głazy tak latały po całej mapce. No ale okej, okay, mogę się mylić. Wow, 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 patrzcie na to. Ciężko w pobliżu, nie wiem. Może to właśnie zabiło tych Oseramów. Lepiej mieć oczy otwarte. O kurde. Mam otwarte. Jakiś gigantyczny wąż tutaj grasuje, być może faktycznie to on tutaj dopadł tych ludzi. Tutaj. Okej, widzę, że tutaj nie na wszystkie elementy można się wspinać, a szkoda. Ostrożnie. Nie chcemy, by wezwały kolegów z podziemia. Załatwimy ich po cichu. Mój z prawej, a twój ten po lewej. Jasne. Załatwimy ich po cichu, powiedziała Aloy. Podchodzę. Muszę się zakraść i wykorzystać włócznie. Nie może mnie zobaczyć. Najpierw muszę go zeskanować. Sprawdzić, którędy chodzi. Muszę się zakraść i nie dać się zauważyć. Muszę się zakraść i nie dać się zauważyć, czyli to, czego nienawidzę robić. Muszę tylko poczekać na odpowiedni moment. Czas rzucać. Dobrze. Teraz muszę go powalić włócznią. Okej, okay, to było faktycznie bezszelestne. Trochę zabawy przy tym było, bo trzeba oznaczyć, przeskanować, zmylić kamieniem, to tamto. Ojejku. Ale oberwałem. Okej, okay, czyli część przeciwników musieliśmy pokonać po cichu, a teraz część możemy sobie pokonać taką. Okej,
Dobra. Okej. Nie mam zielonego pojęcia, który atak na nie jest skuteczniejszy. Więc używam na zmianę i lekkiego, i ciężkiego. To też po cichu. O kurde. O, to trudno. W ogóle nie spodziewałem się, że będzie ich tutaj więcej. Przed nami więcej tych maszyn. Jest nic, z czym sobie nie poradzimy. Chciałam ci powiedzieć... Widzę, że trochę zmieniłeś swój wygląd. Wiem. Nie miałem czasu się ogolić, skoro próbowałem cię dogonić. Nie martw się, to nie na stałe. Dobrze. Jeśli mu zaraz się zdarzy, to przepraszam. Eiluj wypomniała Warlowi, że ma brodę. Poszukaj kopii. Dobra, czekajcie, ja tutaj zbieram trochę roślinek, więc mogę się też uleczyć. Cały czas sobie skanuję. Co ciekawe, powiedzieli przed chwilą, że tutaj jest więcej tych maszyn, które musimy pokonać, a tutaj tych maszyn nie było, więc to prawdopodobnie były te maszyny, które pokonaliśmy na głośno. I zobaczcie, tutaj Red Queen napisała na czacie, że jak wchodzimy w rdze, to zabiera nam życie i zobaczcie, faktycznie życie nam powolutku spada w momencie, kiedy stoimy w tej jakby zarazie, tak? W tej rdzy. Także trzeba jej unikać. Nie zabiera dużo tego życia, no zobaczcie, raptem około 15-20 zabrało mi w dosyć długim okresie czasu. No ale wiadomo, że później pewnie będzie to biło mocniej. I nie będzie taryfy ulgowej. Podejrzewam, że też będą miejsca, gdzie w całości będą one pokryte tą rdzą i pewnie będzie trzeba unikać miejsc. Podejrzewam, że też będą miejsca, gdzie pewnie będzie i rdza, i walka jednocześnie. Więc pewnie nie będzie lekko, ale to wszystko przyszłość. Tu była jakaś barykada. Maszyny się przez nią przebiły. Okej. Zostawię to na później. Oseramowie nie mieli okazji tego... Szkoda, że nie ma tutaj żadnej latarki, ani nic takiego. No nie jest to, otrzymano mały wywar regenerujący, wypicie wywaru. Chwilę trwa, ale od razu przywraca on zdrowie i może dać tymczasowo coś tam, nie doczytałem. Uwaga, pułapki. Może uda mi się je rozbroić. Okej, mamy tutaj pułapki. Pułapka wybuchająca. Spróbujmy je rozbroić. Proszę, będą z tego nawet jakieś zapasy. Rozbroiłam ją. Nawet nie wybuchłaś. I mam więcej surowców. Nawet nie wybuchłaś. Super uwaga ze strony Warla. Wygląda na kolejny obóz. Skoro tu jesteśmy, może zrobimy parę pułapek. Przydadzą się w walce z maszynami. Dobry pomysł. Okej, teraz dopiero w menu odkryła nam się opcja wytwarzania pułapek. Ja z tych pułapek w jedynce nie korzystałem praktycznie w ogóle. Czasem rzuciłem jakiś potykacz, ale to bardzo sporadycznie. Także przejdźmy sobie też przez tą mechanikę. No to już mogę zbudować pułapkę. Żeby wytworzyć pułapkę wybuchającą, przytrzymaj do dołu, aby wytworzyć zestaw łowiecki i przejdź na ekran wytwarzania pułapki wybuchającej. Czyli tutaj mamy teraz kamień, mały wywar i pułapka wybuchająca, zobaczmy. Prosta pułapka eksploduje po dotknięciu lub trafieniu. 250 obrażeń od wybuchu. Możemy też tutaj coś zmienić, ale nie wiem co.
ale wezmę wytwórz. I proszę, wybuchowa pułapka. Możemy takich pułapek mieć przy sobie 3 sztuki. Będę wiedzieć, co się stało. Okej. Okay. Podskocz i stutni X, aby... Okej, okay, aby użyć tego chwytu. Nie wiem, jak się używało tej pułapki. Zaraz sobie spróbuję przypomnieć. Chyba tak jak kamienia. Nie to. Nie to. Jak ja rzucałem kamieniem? Jak się strzelało? X-em? Nie. Łukiem też nie. Mniejsza z tym, i tak nie będę z tego korzystał pewnie. A nie, do dołu, tak? Okej, do dołu. Czyli tak samo jak kamień podnoszę, do dołu wciskając, tak samo pewnie się pułapkę będzie stawiać. Okej. Faktycznie tutaj zgadzam się z tym, co opisała Liza na czacie, że wspinaczka jest podobna do asasinów, tak jak ja to zauważyłem wcześniej. Jest to węszyciel. A to coś nowego. Zobaczmy, jakie ma słabe strony. Może uda się podłożyć jedną z pułapek na jej drodze. Słabe strony. Gdzie to było? Podatność. Reakcja. Wyświetl ścieżkę. Ej, nie widzę słabych stron. Ogniwo to jest słaba strona. Pojemnik na surowce. I ogniwo, tak? To są chyba te miejsca słabe. I z tego co widzę, to możemy sobie oznaczyć, podświetlić ścieżkę. O. Patrzcie, teraz widzimy, którędy chodzi ta maszyna. A jakby jej sieknąć bezszelestnym ciosem? Da się. Podświetl ścieżkę. Dobra, i teraz już powiedzmy, że... A, nie tak łatwo tamtą maszynę będzie... Dobra, zobaczymy, czy zadziała. Postawiłem pułapkę, ale tam nigdzie nie ma krzaków w okolicy, w których mógłbym się skryć, także zobaczymy, czy zadziała. No nie jest to mój ulubiony styl gry, jeżeli chodzi o skradanie się, jakieś ciche zabójstwa, stawianie pułapek, to nie jest totalnie mój styl. Ja raczej tutaj wjeżdżam na ostro i wszystko niszczę dzidami. Okej, no nie zadziałało. Ale powiem szczerze, że na pewno nie będę raczej z tego korzystał za często. Przy czym zastanawia mnie jeszcze kwestia taka, że te maszyny są takie super mądre, takie super rozwinięte. Zarządzają tutaj całą tą planetą, a nie widzi jakiejś głupiej pułapki pod nogami. Trochę podejrzane, co nie? Okej. Dobra, myślę, że po tej sekwencji skradankowo-wybuchowej zakończymy sobie ten drugi odcinek, bo widzę, że tutaj cały czas szukamy tej kopii zapasowej i na razie jeszcze się do tej kopii nie zbliżamy, więc myślę, że jeszcze troszeczkę tutaj eksploracja w tych ruinach potrwa, także ja sobie, o, stanę tutaj ładnie w tym miejscu, gdzie jest piękne słoneczko, oświetlimy naszą Aloy, o. I tutaj sobie zakończymy, moi drodzy. Na streamie oczywiście zostajemy i kontynuujemy, a na YouTubie na odcinku już się żegnamy. Także wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wbijajcie na streamy, wbijajcie na Discorda. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.